W Loży Radiowie mamy już pierwszego gościa, Leonard Pietruszka, Wójt Komprachcic. Witamy serdecznie. Witam serdecznie panu redaktorów, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Opole. Rozpoczynamy od projektu Duże Opole. Panie Wójcie, czy policzył pan, jeżeli dojdzie do zrealizowania pomysłu prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, ile gmina straci, jeżeli chodzi o wpływy z podatków? Panie redaktorze, problem zmiany granic to tak naprawdę składa się z dwóch części. Pierwszy ten policzalny, ten o który pan pyta, czyli wymiar finansowy, a drugi ten wymiar ludzki. Rozpocznijmy od tego finansowego. Tak naprawdę to dwa, trzy główne czynniki, które wpływają na wielkość budżetu. To podatek od nieruchomości, podatek od udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja oświatowa. I tak naprawdę to te trzy składowe stanowią całość budżetu. W przypadku zmiany granic, w przypadku odłączenia Sołeck, Chmielowice i Żerkowice w gminie Komprachcice, jest to rząd wielkości około 2 miliony 200 tysięcy. Przy jakim budżecie? Przy budżecie 24-milionowym. Czyli 10% mniej więcej. Około 10%, z tym, że tutaj to są oczywiście dane szacunkowe. Mówimy o pieniążkach tak naprawdę bardzo ostrożnie. Mówiąc o tej kwocie 2 miliony z hakiem, naprawdę jest to kwota szacowana bardzo ostrożnie. Tutaj niestety opcja pesymistyczna wygląda w ten sposób, że może to być rząd wielkości 3 milionów, co tak naprawdę staje się 20% udziałem. Ale przy odłączeniu Żerkowic i Chmielowic gmina nie będzie także musiała wydawać na inwestycje. Czy od tych 2 milionów złotych strat odliczył pan tę sumę, która zostaje wydawana na... Na rachunek korzyści i strat. Tak naprawdę to mówimy już o kwocie na czysto. Dlaczego? Dlatego, że zminusowałem już w tym momencie wydatki poniesione, które mamy obowiązek łożyć na szkołę w Chmielowicach i tutaj przyjąłem, że wartość subwencji oświatowej jakby jest równością z wydatkami. Do szkoły w Chmielowicach uczęszcza prawie setka dzieci, co daje subwencję na poziomie wydatków tej szkoły. Stąd też jakby nie liczę subwencji, bo ona jest zrównoważona wydatkami szkoły. Oczywiście do tego mamy dwie ochotnicze straże pożarne w Chmielowicach i w Żerkowicach. Mamy LZS Chmielowice oraz oczywiście potężne zadanie drogowe, dlatego że sołectwa Chmielowice i Żerkowice są sołectwami, które w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwijają w sensie zabudowy mieszkaniowej. Bo przeprowadzają się tam opolami, oczywiście, tak? Że tak. Oczywiście, co powoduje, że przybywa bardzo mocno ilość dróg. Przybywane drogi, które są drogami nowymi, tworzonymi właśnie przez nowych mieszkańców, są drogami, które po prostu czekają w kolejce do wykonania. W ślad za drogami jest oczywiście jeszcze kwestia dodatkowej infrastruktury, jak choćby oświetlenie uliczne, które też jest dużym problemem. A czy bez tych dwóch miejscowości gmina Komprachcice jest w stanie funkcjonować na takim poziomie jak obecnie? Nie. W przyszłości? Bo pytam o to, czy nie będzie musiało kiedyś dojść do połączenia tych gmin okalających Opole. Na pewno, panie redaktorze, kondycja będzie zdecydowanie słabsza. Ja bym tutaj to porównał do, myślę, że małego biegu. Nie można biec na równi z pozostałymi, kiedy nagle złapał skurcz łydki. Nie można nagle biec z pozostałymi, kiedy złapałem kontuzję. Pomniejszenie nas o te dwa sołectwa spowoduje dokładnie taką kontuzję. I w tym momencie absolutnie walka będzie nierówna. Walka będzie nierówna, chociażby z tego względu, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tych dwóch sołectw, bo jest to kwestia popatrzenia na to z drugiej strony, przez pryzmat tych sołectw, tych mieszkańców, którzy zostaną. Bo oczywiście to, co pan prezydent oferuje mieszkańcom Chmielowic i Żerkowic, to jest z jednej strony, ale pytam się, co z pozostałymi? Jak to wpłynie na pozostałą część gminy? Rozumiem. Kolejny temat będzie dotyczył już sześciolatków i szóstoklasistów, ale o tym porozmawiamy za kilka minut. Loża radiowa w Radiu Opole. W Loży Radiowej wracamy do rozmowy z Leonardem Pietruszką, wójtem Komprachcic. Panie wójcie, zanim zapytamy o sześciolatków, to zapytałbym jeszcze o tych, którzy u pana jednak są, czyli zwolenników projektu Dużego Opola.
bo tutaj była spora grupa osób, która o tym publicznie mówiła. W konsultacjach też ponad 200 osób opowiedziało się za tym projektem. Tak, rzeczywiście. Jest grupa mieszkańców, która to przeprowadzają cię do naszej gminy, w tym między innymi do sołectwa Chmielowice. Liczyła bardzo mocno i liczy nadal na to, że w bardzo krótkim czasie zostaną zbudowane drogi dojazdowe, zostanie zbudowane oświetlenie uliczne, zostanie na przykład dobudowana sala gimnastyczna przy szkole w Chmielowicach. Stąd też jakby w moim przekonaniu niespełnienie pewnych oczekiwań, które są z tyłu głowy grupy mieszkańców, powoduje, że są za powiększeniem miasta Opola. Czyli nie wybudował Pietruszka, wybuduje Wiśniewski. Tak rozumiem. Liczę na to, tak. Część mieszkańców mówi w ten sposób. Od wielu lat próbujemy się dobić do gminy, żeby wybudowała nam gmina drogę. Nie wybudował tej drogi mój poprzednik świętej pamięci. W tej chwili nie buduje tej drogi Pietruszka, no więc liczę na to, że wybuduje pan prezydent. Ja co do tego mam bardzo duże obawy, dlatego że nie wiem, czy w harmonogramie budowy dróg w mieście Opolu ulica X znajdzie się w jakimś tam priorytecie. Argumenty dotyczące dróg pojawiały się już na naszej antenie. My gościliśmy przedstawicieli właśnie tej grupy, która jest za tym, aby przyłączyć się do Opola. Też ich rozumiem, ponieważ tym ludziom jest łatwiej być w Opolu niż chociażby w gminie Komprachcice. Oni tutaj... Tutaj pracują, tutaj wożą dzieci do szkoły. Tak, ale panowie redaktorzy, to są mieszkańcy, którzy świadomie podjęli decyzję o tym, iż przeprowadzają się do jednej z podopolskich gmin, konkretnie do sołectwa Chmielowice czy Żerkowice. Nikt z mieszkańców nie został, nie wiem, wyrokiem sądu eksmitowany, przeniesiony, zesłany. Dokładnie, zesłany do gminy Komprachcice. Każdy, podejmując taką decyzję świadomie, wiedział, jakie warunki panują w gminie Komprachcice. Wydaje mi się, że tak naprawdę rozmawiamy o szczegółach. Popatrzmy na ten wątek też z drugiej strony, bardzo pozytywnie. Dlaczego wybierana jest gmina Komprachcice? Dlaczego są wybierane Chmielowice czy Żerkowice? Między innymi dlatego, że jest kanalizacja, jest wodociąg, jest światłowód, jest parę takich rzeczy, które naprawdę stanowią o dużej wartości gminy. Stąd też przecież chyba nie wiem, czy ktokolwiek by podjął decyzję o budowie domu i zakredytowania się prawie na całe życie, czy do końca życia, w gminie, w której na przykład nie ma kanalizacji. Gmina wcześniej, budując tą infrastrukturę, wydatkowała mnóstwo milionów, które zostały wrzucone w ziemię, a tak naprawdę teraz rzeczywiście pozostaje odbudowa tego, co widoczne, to, co istotne, ale chyba byłoby bez sensu, gdyby było odwrotnie, tak? Wniosek w sprawie powiększenia Opola już złożono do wojewody opolskiego. Teraz pytanie, czy państwo zamierzacie jeszcze protestować w tej sprawie, bo w tej chwili trochę ciszej jest. Choć na piątek zapowiedziano kolejny protest. Tak, ale o godzinie 10:30 odbyła się konferencja prasowa, na której poinformowaliśmy, iż ten wniosek został złożony do pana wojewody z naruszeniem prawa. Dlatego, że ten wniosek nie został złożony przez Radę Miasta. Został złożony przez prezydenta, a prawo mówi jednoznacznie, iż to właśnie organ uchwałodawczy, jakim jest Rada Miasta, składa wniosek do wojewody o zmianę granic. No ale Rada Miasta podjęła taką uchwałę. Nawet byłem na tej sesji osobiście. Czy Rada Miasta, panie redaktorze, ten wniosek widziała? Czy radni? No nie widziała. Właśnie. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, iż Rada Gminy Komprachcice podejmuje jakąkolwiek uchwałę bez kompletu dokumentów. Czyli nie wyobrażam sobie, aby... Myśli pan, że wszyscy radni będą czytali te 1500 stron? Czy będą czytali? Znak zapytania. Natomiast w moim przekonaniu, nie tyle w moim przekonaniu, co prawo stanowi o tym, iż Rada Miasta, radni mają obowiązek taki wniosek otrzymać. A czy pan chciałby przeczytać ten wniosek? Oczywiście, że tak. I... Przeczytał go pan czy nie? Nie, dlatego że jest w tej chwili ten wniosek w dalszym ciągu niedostępny. No, być może prędzej czy później pojawi się na stronie internetowej. Wczoraj rzecznik prezydenta mówiła nam, że ta strona będzie bardziej aktywna, pojawi się na niej jeszcze więcej materiałów. Być może ten wniosek też. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Wracamy do rozmowy z Leonardem Pietruszką. Jest z nami wójt Komprachcic. Panie wójcie,
część tych dzieciaków, które powinny chodzić do szkoły u pana, jest wożona do Opola, co pewnie jeszcze bardziej komplikuje problem sześciolatków. Tak, rzeczywiście. Podstawowym problemem, który w tym roku ma miejsce, to jest problem no tutaj oddania, że tak powiem, władzy, decyzji w ręce rodziców. W moim przekonaniu ten układ powinien być zero-jedynkowy. To wyraźny zapis. Albo idą, albo nie idą. W systemie powinien być, zapis powinien być jednoznaczny. Albo idą, albo nie idą. Niestety, paradoksalnie, w związku z tym, że z wykształcenia jestem pedagogiem, 19 lat przepracowałem w oświacie, więc w tym temacie mam prawo coś powiedzieć, mając jakieś tam doświadczenie. Niestety już dochodzi do takich sytuacji, w których to przedszkole mówi, że Kasia powinna pójść do szkoły, a mama mówi nie, a Karol, który nie powinien pójść, mama mówi tak, pójdzie jako sześciolatek. No niestety dochodzi do sytuacji paradoksalnych. W moim przekonaniu tak naprawdę żniwo będzie od 1 września. A w przypadku pana gminy, ile rodziców, jaki procent rodziców chce posłać dzieci wcześniej do szkoły albo później? Około 20%. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jest spora grupa rodziców, która mówi wprost, ja się jeszcze zastanawiam, my się jeszcze z mężem, z żoną zastanawiamy. I to dodatkowo komplikuje sytuację. Dlaczego? Dlatego, że dyrektorzy szkół mają obowiązek złożyć projekt organizacyjny na następny rok szkolny. Do końca kwietnia. Tak jest, do końca kwietnia, a organ prowadzący, czyli wójt, burmistrz, prezydent ma obowiązek taki projekt organizacyjny zatwierdzić do 15 maja. I w momencie, kiedy taki projekt jest zatwierdzony, to tak naprawdę jest zatwierdzony nowy rok szkolny. Jest zatwierdzona siatka na nowy rok szkolny. Dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż jeżeli, nie daj Panie Boże, będą występowały jakieś konieczności związane z zwolnieniami nauczycieli, to nauczyciel musi mieć wręczone, przepraszam za określenie, wypowiedzenie do końca maja. Więc jeżeli dyrekcja szkoły takiego wypowiedzenia nauczycielowi danemu nie wręczy, to niestety po 1 czerwca takiego wypowiedzenia już nie wręczy i ten nauczyciel pozostaje do zagospodarowania. Mimo tego, że może nie być dla niego pracy. Oczywiście. I w tym momencie na pewno myślę, że w 90% szkół będą składane na wakacjach aneksy do projektów organizacyjnych. To, co dzisiaj dyrektorzy zgłaszają, ilość zapisanych dzieciaków, w moim przekonaniu absolutnie nie jest liczbą ostateczną. Na pewno to wszystko jeszcze się będzie zmieniało i to w moim przekonaniu dynamicznie. A pan ile przygotował takich wypowiedzeń? W naszej gminie, dzięki Bogu, nie ma takiej konieczności. Ale tak naprawdę, panie redaktorze, ten proces się dopiero rozpoczyna. To jest pierwszy rok szkolny, w którym rodzice mają wybór, posłać sześciolatka czy nie. I proszę zobaczyć, że pierwsza klasa, brak pierwszej klasy będzie skutkował brakiem klasy w danej szkole przez 6 lat. Plus później, jeżeli gimnazja nie zlikwidują, to przez 3 lata w gimnazjum. I my nie wiemy, jaka będzie sytuacja za rok, bo za rok dokładnie będzie to samo rozdanie. Tylko siedmiolatki będą musiały pójść z obowiązku, a rodzice sześciolatków po raz drugi w przyszłym roku będą dokładnie mieli taki sam dylemat. Wysłać, nie wysłać. A może dojść do takiej sytuacji, jeżeli pan nie wręczy tego wypowiedzenia swoim nauczycielom, których pan planuje zwolnić, bo nie zdążył pan, wówczas ci nauczyciele będą być może mogli pójść na tak zwany roczny urlop i przeczekać ten czas. To jest dość częsta praktyka. To jest oczywiście sprawa indywidualna każdego nauczyciela i tutaj rzeczywiście nie, nikt o tym inny nie może zdecydować, aniżeli lekarz. To jest podstawowa kwestia. Urlop dla poratowania zdrowia jest obarczony odpowiednimi zapisami w prawie. Natomiast, panie redaktorze, myślę, że nie ma samorządowca. Nie ma samorządowca, który chciałby wręczyć, nie daj Panie Boże, chociaż jedno wypowiedzenie. Bo naszym zadaniem, naszą misją jest to, aby wspierać rozwój całej gminy, w tym oświaty również. Dlatego nie wyobrażam sobie, że miałoby dojść do takich sytuacji, w których no jakby oświata gminna, no przepraszam, no ale gdzieś tam robi krok do tyłu. Po prostu się wstecznie. A dlaczego tak się dzieje, że większe samorządy mają większe problemy z sześciolatkami niż te mniejsze? W małych samorządach, co jest wielką siłą małych samorządów, co jest przy okazji powiększenia Opola bardzo mocno wytykane, że właśnie w małych samorządach
gdzieś jest siła, że wychodzą, manifestują, są przyspawani do stołków. Nie. Tam jest rozmowa, tam jest dialog, bo my, będąc gospodarzami mniejszych społeczności, jesteśmy z nimi bardzo blisko. Nasz kontakt jest bezpośredni. Także z rodzicami. Oczywiście, że tak. Tych sześciolatków. Zwołanie spotkania z rodzicami sześciolatków, których jest w gminie Komprachcice około 80, nie jest problemem i spotkanie się chociażby na sali ośrodka kultury czy na hali sportowej. Oczywiście takiego spotkania w tym roku nie było, aczkolwiek no obrazuje sytuację, tak? Dlatego czy to z nauczycielami, czy z rodzicami, czy z rolnikami, ten kontakt jest o wiele prostszy, łatwiejszy, gdyż jest po prostu no, łatwiej. Loża radiowa w Radiu Opole. Jest z nami wójt Komprachcic Leonard Pietruszka, gospodarz bazy przyszłego lotniczego pogotowia ratunkowego, to w polskiej, Nowej Wsi. To jest takie przedsięwzięcie, do którego, jak słyszeliśmy, przyłączają się też inne gminy. Jest tak zwana zrzutka. To wygląda w ten sposób, że tak naprawdę wiemy doskonale, iż jest to zadanie zarządu województwa i jest to zadanie pana marszałka, pana przewodniczącego. Natomiast ja się bardzo cieszę, że jako gmina Komprachcice możemy stanowić taką małą cząstkę wkładu w tą inwestycję. To, o czym powiedział pan redaktor, to ma związek z tym, iż na etapie dokumentacji techniczno-budowlanej okazało się, iż władze lotniczego pogotowia ratunkowego przesłały nam informację takową, iż siła wodociągu musi wynosić 10 litrów na sekundę. Stąd też przepustowość rur FI90 była niewystarczająca. Zwróciłem się do Związku Gmin Procado, które to pomoże sfinansować tą inwestycję. Związek Gmin Procado... Czyli wymianę instalacji, tak? Tak, wymianę instalacji na odcinku kilometra. Związek Gmin Procado to są 4 gminy. Komprachcice, Dąbrowa, Pruszków i Krapkowice. I cieszę się bardzo, iż delegaci na zgromadzeniu jednomyślnie podjęli uchwałę o sfinansowaniu przebudowy sieci wodociągowej na odcinku kilometra. Ponadto my jako samorząd gminy Komprachcice zabezpieczyliśmy kwotę 150 tysięcy złotych na wykonanie przełącza sieci kanalizacyjnej oraz budowę drogi dojazdowej do bazy HEMS. A co zdecydowało o tym, że akurat dołożycie się do tej inwestycji? Przede wszystkim fakt, to co powiedziałem na początku, ucieszyłem się bardzo, iż helikopter będzie stacjonował na terenie naszej gminy, na terenie sołectwa Polska Nowa Wieś, na terenie Aeroklubu Opolskiego, które to nieodpłatnie odstąpiło działkę na rzecz tej bazy. I tak naprawdę przez to, że zostaliśmy w jakiś sposób wyróżnieni przez marszałka, przez władze LPR-u. Zdecydowaliśmy o tym, iż chcemy rzeczywiście partycypować w części tej inwestycji. Oczywiście w bardzo małym procencie, bo wartość całego zadania to 6,5 miliona, więc jest to kropla w morzu. Aczkolwiek też trzeba popatrzeć na to ze strony prawnej. Samorząd jest zobowiązany do tego, po wydaniu warunków zabudowy, jest zobowiązany do tego, aby wykonać przyłącza, bo te przyłącza idą po naszej własności. I ta inwestycja skończy się do sierpnia, jak rozumiem, bo w sierpniu mamy zobaczyć ten śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Tak, wstępnie była mowa o tym, iż ten helikopter w bazie tymczasowej, bo mówimy o tym, iż w 2016 roku będzie baza tymczasowa składająca się z kontenerów i ten śmigłowiec rzeczywiście miał być już w czerwcu, jednak ze względu na Światowe Dni Młodzieży wszystkie siły LPR-u z Warszawy zostały skoncentrowane właśnie na zabezpieczeniu tych Światowych Dni Młodzieży i stąd też nastąpi poślizg mniej więcej na poziom miesiąca sierpnia, ale 2016. Usprawiedliwiony. Oczywiście, że usprawiedliwiony. Ja myślę, że tutaj chyba nie ma mieszkańca województwa opolskiego, który z tej decyzji o tym, iż ten śmigłowiec został przyznany dla naszego województwa w końcu po wielu, wielu latach zabiegań przewodniczących
przewodniczącego sejmiku, pana Krajczego, pana marszałka Buły. Po wielu, wielu latach tak naprawdę walki o ten śmigłowiec, bo przypomnę tylko tyle, że chyba byliśmy i jesteśmy ostatnim województwem, który nie ma swojej bazy LPR-u, tak? Natomiast w tej chwili mówi się o tym, że w ciągu 20 minut do najdalszego miejsca, do którego ten śmigłowiec ma dolecieć, jest w stanie dotrzeć pomoc. Oczywiście życzymy sobie i wszystkim mieszkańcom, aby byli tak naprawdę bezrobotni ci, którzy tam będą pracować, no, ale w przypadkach konieczności myślę, że jest to coś absolutnie wspaniałego, że mamy w województwie śmigłowiec. Niedawno na naszej antenie pojawił się temat dotyczący budowy mieszkań komunalnych. Dowiedzieliśmy się, że planuje pan wybudować ile? 30 mieszkań komunalnych albo dla 30 rodzin? Może inaczej. Na liście oczekujących jest około 30 rodzin. Na liście oczekujących na mieszkania socjalne czy komunalne. W tym kilka rodzin z wyrokiem sądu i do momentu... O eksmisji. Tak, oczywiście. I do momentu zapis w uzasadnieniu wyroku jest jednoznaczny. Do momentu niezabezpieczenia przez samorząd, przez wójta mieszkania, samorząd ponosi koszta związane jakby z opłatami i z dalszym zamieszkaniem tej rodziny w tym miejscu, z którego powinna nastąpić eksmisja. Czyli opłaca się zbudować takie mieszkania, które będą tańsze i tak docelowo odciążyć gminę? Opłaca się, dlatego że jest to część rodzin, jest to kilka rodzin, które mieszkają w mieszkaniach należących do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, gdzie czynsz nie jest najniższy. To po pierwsze, a po drugie... Stąd długi. Tak, stąd długi, a z drugiej strony ustawa mówi jednoznacznie, że mieszkanie socjalne to tak naprawdę minimum 5 metrów kwadratowych na osobę plus wspólna kuchnia i łazienka. Stąd też jakby też ten komfort zamieszkania jest nieco niższy. I te mieszkania miałyby powstać przy ulicy Nowej w Polskiej Nowej Wsi. Planujemy. Zrobiliśmy ekspertyzę budowlaną, z której to wynika, iż strop jest na tyle wystarczającym. Wytrzyma i możemy jakby zaadaptować około 200 metrów kwadratowych na mieszkania socjalne i komunalne. A my pewnie widzimy się na proteście w piątek. Myślę, że tak. Bo to kolejny protest. Jest to kolejny protest, z tym, że tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bardzo istotną. To nie wójtowie, to nie pani burmistrz protestuje, to protestują mieszkańcy. To jest inicjatywa oddolna, na którą ja jestem najzwyczajniej w świecie zaproszony, tak jak każdy z mieszkańców. Naszym gościem był dzisiaj Leonard Pietruszka, wójt Kompraktis. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Również bardzo serdecznie dziękuję.